Dzień dobry, Monika Laskawska, najlepsza polska dziennikarka, Najman Show TV i we własnej osobie włodarz Marcin Najman. Witam serdecznie. Witam was serdecznie. Marcin, co tu się dzieje? Powiedz mi, o co chodzi? Od początku zacznijmy. Jaka jest konwencja całego zamieszania, czyli Najman Show TV? Nie, właśnie ja sam nie wiem. No, chodzi o to, że włączyłem kamerę i mówię, niech się dzieje. No. Niech samo płynie? Niech samo płynie. No, pełen spontan. Chodziło mi o to, żeby było trochę rozrywki na niedzielny wieczór dla ludzi i tyle. Ale wiesz co, w tym samym czasie nos na zaspędzie podrapaliśmy się, jakby to było reżyserowane, a to nie było. Właśnie, tak? Tak, właśnie ja też widzę w tym samym momencie. To jest coś takiego, że ludzie mają synchronizację? Taką skłonność do naśladowania i że jest coś takiego, że jak ktoś coś robi, to drugi też zaczyna coś nieświadomie robić. To teraz tylko musimy spojrzeć teraz na zapis, to jest zaraźliwe. Kto zaczął pierwszy i kto ten syndrom dostał, czy ja, czy ty. A wyobrażam sobie w oktagonie, potrap się po głowie, żeby przeciwnik się podrapił. Albo ten prawy, to mówię, to ja też prawy. To by było bardzo zabawne. Bardzo fajne osobowości, świetnie dobrane. Chyba to zrobiło robotę. Jakie jest twoje zdanie? Myślę, że tak. Myślę, że ten każdy panel miał swój klimat. Pierwszy panel na luzie, ale w takim dosyć, no nie chcę mówić eleganckim, ale w takim kulturalnym wydaniu. Tak, dobre słowo. Czyli wysoka kultura, no high level, to ja. No, pocisnąć też kulturalnie umiem, potrafię no, coś, nie coś. Właśnie o to chodzi. Panel drugi to taka trochę już jazda bez trzymanki, a panel trzeci to taki trochę na poważnie, no bo to poważny temat. Czego nie mogłeś opanować dziś? Śmiechu, tylko śmiechu. Czy był moment taki, że właśnie może coś się wymknęło spod kontroli, jak ta sytuacja przy face to face? Nie, no te face to face to takie w ogóle, ja w ogóle nie... Czyli to był face to face? Ja w ogóle nie planowałem, że... Kamil Minda ze mną, później ten Nikolas z Armando, z Armanderów. Ja w ogóle generalnie nie planowałem żadnych face to face'ów, a były trzy, no. Ale jak to się stało? Kto wyszedł z inicjatywy? Jak do tego doszło, nie wiem. Jeszcze śpiewa. Cały Marcin Najman, kto zaczął? Kto wyszedł jako pierwszy do face to face? Generalnie tak. Żywi wyszli wszyscy i to już jest duży plus. A kto wyszedł lepiej, kto wyszedł gorzej, to już niech oceniają widzowie. Dobrze, to oceniajcie. Piszcie w komentarzach, czyj face to face był najlepszy i kogo byście sparowali, bo być może byście sparowali zupełnie inaczej niż te face to face się odbyło. Czy jednak te face to face będzie miało rozstrzygnięcie w oktagonie, może w którejś z federacji, czy czekasz na propozycję? Znaczy ja z Mindą tak, jeżeli pozwolą mi wziąć dwa bejsbole ze sobą, to możemy to wtedy rozstrzygać. Szermierka na bejsbole? Tak, no ale obydwa ze mną. Wtedy szanse się wyrównają. A jeśli chodzi o te inne pojedynki, to... Kto wie, czas pokaże. Arek Pawłowski dzisiaj trochę kąsał cię na początku naszego panelu. Jak się do tego odnosisz? Bo tam ostro leciał. Mnie, ale jak bąbla kąsał przedwczoraj, to było dopiero kąsanie. Chciałam o tego zapytać, nie wiem czy jeszcze jest Arek Pawłowski. Nie, poszedł kąsać następnego. Nie ma już go. Zadzwonić. Jeszcze chcę złapać i się dowiedzieć o tym kąsaniu. Właśnie jak cię odnosisz do tego kąsania? Trochę cię uszczypnęło, ugryzło to? Nie, no coś. Niewiele rzeczy. Zapraszasz jest. Gościa. A on cię szczepi, podgryza i kąsa. Nie, no to nic się złego nie wydarzyło. Jest wszystko w porządku. Zazwyczaj się mówi tak, że nie gryzie się ręki, która cię karmi. To ja parę takich sytuacji znam. Już parę żmi na swojej piersi wyhodowałem, ale gwarantuję ci, że to na pewno nie jest Arek pan Pawłowski. To jest naprawdę porządny, elegancki facet. To jest elegancki chłopak. Fajny, elegancki chłopak. Wiesz, że żartuję, uwielbiam Arka Pawłowskiego, ale ja się uwielbiamy. Też żartuję, natomiast mówię, to jest fajny chłopak, absolutnie. Natomiast są żmije, które wyhodowałem na własnej piersi. Ja troszeczkę podpuszczałam, tak, bo chciałam się dowiedzieć, że czy... Coś poddymić. Poddymić słowami oczywiście, bo jednak mogło cię tam trochę zaboleć to, że powiedział te, wiesz, te 16 sekund i... Na ile było? 18? No, że było 16, no, to mamy zaboleć. No. A boli? Czy ja wiem, no kurczę, trochę jeszcze. Nie, no pewnie, że tak, no ale no z drugiej strony, no co zrobić, no jak ja tam słyszę jakieś komentarze, o wziął się położył, no jak się kurwa położył, no przecież ja po nogi poszedłem, a to, że już tam tych nóg nie było, to jest inna sprawa, no jeszcze mnie trafił lewym sierpem, który mi tak, no spowodował, że to jest takie amerykańskie, właśnie angielskie słówko confused, że byłem taki lekko skołowany i już reakcji nie było odpowiedniej.
Face to face z Kamilem Mindą. Powiedz mi proszę cię, czy to będzie formuła, gdybyś miał wyjść do walki, to będzie formuła. Ja nie walczę z Kamilem Mindą, dajcie mi święty spokój. No po co to face to face? Ale nie, no po. No, propozycja, tak no, wyszło. To było. No, to, jak się człowiek to po... przewróciło się, niech leży, no. Nie podejmiesz się tej walki, gdyby padła taka propozycja? No, dajcie mi spokój, ja mam swoje lata. Nie, to już jednak... Jak będę miał dwa baseballa. Dobra, szermierka, zostańmy przy szermierce na baseball, a to mogłoby być ciekawe. A, tylko może takie ze steropianu, jakieś aktorsko, jak kogoś tam biłam. Może wziąć te rękawice takie 50-uncjowe, takie jak są na festynach. No. Ja w której scenie kiedyś biłam kogoś baseballem i ten był ze steropianu ten baseball, ale powiem ci, tak go rozwaliłam w strzępy. Głowy? Nie, głowa tam była rozwalona, ale tak na, wiesz, później żartowa. Musiały panie robić ja. Makijaż taki, że tam krew się lała, a to była tylko farba. Moja, muszę się zbierać to towarzystwo całe jeszcze, bo tutaj trochę wziąć w ryzy, no. Marcin, powiedz mi, jeżeli właśnie chodzi o kolejną galę Fame MMA, Arkadiusz Pan Pawłowski się odniósł do całej sytuacji, że jednak co tam zgrzyty, widać, że ten ogień niedociągnięcia, niedopowiedzenia. Czy twoje niedopowiedzenia są jeszcze jakieś z Fame MMA, czy ta sprawa, którą wygrałeś z włodarzami, zakończyła wszystko? Ja nigdy nie miałem żadnego problemu do Fame MMA, to Fame MMA miało problem do mnie, wyszli na drogę sądową i tą drogę sądową przegrali. Tyle w temacie. Marcin niedługo zawalczy z Lizakiem i mówiłeś o nokaucie. No nie, no Lizak mówił z trenerem, że idą po nokaut. Ja potwierdzam, tak, jeżeli idą po nokaut, to go znajdą. Która runda? Myślę, że pierwsza. Jeżeli pójdą po nokaut, to Lizak padnie w pierwszej. Zapraszamy bukmacherów, obstawiajcie u bukmacherki. Jeszcze nie wiem jakiej, ale na pewno niedługo się dowiemy. Obstawiamy, która runda, piszcie w komentarzach. Dziękuję ci, Marcin, dziękuję serdecznie. Dziękuję wam bardzo, pa, pa.